Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj przedstawię Wam ciekawe kompozycje w patchu 9.20, które nie są aż tak w mecie, czyli będziecie mieli większą szansę, żeby je skompletować. Tak więc zaczynajmy. Pierwszy build jest mega ciekawy naprawdę. Tutaj mamy 5 guardianów. Po lewej pokazuje się, że mamy 3, bo tutaj pokazuje tylko unikalnych guardianów, ale na mapie mamy 5 guardianów, 2 smoków oraz 2 knightów. Jeżeli zrobicie z kogoś knighta i nie będziecie mieli aż tylu guardianów, to zawsze możecie sobie zagrać czterech knightów. Ale o co chodzi w tej kompozycji? Guardiani dostali teraz całkiem dużego buffa, bo dają oni 45 armora, a nie 35. Tak więc jeżeli wokół naszego głównego carry, czyli w tym przypadku Panteona, damy 4 guardianów, to dadzą oni Panteonowi 4 razy guardiana. Biorąc pod uwagę to, że ma on też buffa od smoków, będzie on miał dużego magic resista oraz bardzo duży armor, plus jeszcze dodatkowy armor od knightów, czyli bardzo fajny, defensywny build. Ciężko go będzie zabić i itemki, które na nim chcemy mieć, to jest Guardian's Angel, żeby on, jeżeli trafi go jakiś Phantom, to żeby za szybko nie umarł. Warmog, czyli to takie bazowe leczenie oraz zwiększenie jego maksymalnego HP, generalnie po to, żeby on po prostu mógł przez dłuższy czas zadawać damage. I jeszcze mamy tutaj jeden item i to będzie albo Redemption, jeżeli nie macie tego itema, albo Thornmail. Gdzie jest Thornmail? Chyba ślepo, tutaj jest Thornmail. O, niestety nie, tak, Thornmail. I teraz tak, Thornmail nam daje dodatkowe 40 armora, czyli jeżeli to wszystko złączymy, to będzie to 180 armora dodatkowego, plus Thornmail to będzie 220 armora, plus bazowy armor Panteona i 75% magic resista od smoków. Tak więc Panteon będzie praktycznie nie do zabicia i będzie on sobie tam zadawał bardzo duży damage od Thornmaila i od swojej umiejętności. Co do tego chcemy dodać, jeżeli mamy dodatkowe itemy? Na pewno chcemy dodać Ionic Sparki na Aurelion Sola. Dlaczego na Aurelion Sola? Bo Ionic Sparki dają też 20% obrażeń magicznych, tak więc Aurelion z tego na pewno skorzysta. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to popis z lewej, Sejuani z prawej, głównie po to, żeby bronić Aureliona od asasinów i wtedy, jeżeli przeciwnicy będą się zajmować Panteonem przez długi czas, co zawsze będzie się działo, bo będzie on niesamowicie defensywny, a Ionic Sparki po prostu będą z Aurelionem zabijały całą przeciwną drużynę. Tak więc naprawdę spróbujcie sobie tego builda, bardzo fajnie działa w rzeczywistości. Jest łatwy do skompletowania, bo rzadko kiedy kto gra Guardianów, bardziej grają Knightów i Brawlerów, tak więc łatwo będzie go zrobić. A tutaj jeżeli nie macie Panteona, no to wiadomo, składacie sobie Szywanę. Też można tak zagrać. Wiadomo, Panteona jest ciężej dostać i ten build będzie działał tak samo. Jeżeli Wam troszkę się nie będzie układał ten build, no to wiadomo, jeżeli dostalibyście jeszcze Nikos Help, to możecie sobie złożyć Swaina tutaj zamiast Szywane, bo on też będzie bardzo fajnie trzymał te itemy, które Wam pokazałem, i do tego możecie po prostu pójść w czterech Imperiali, jeżeli by Wam tak wypadło, ale generalnie trzymałbym się tego builda ze smokami, bo on działa w tej kompozycji Guardianów najlepiej. Kolejna kompozycja jest bardziej taka alternatywna kompozycja, czyli jeżeli nic Wam się w gierce nie składa, to w co możecie iść? Knightami praktycznie każdy zaczyna, tak więc tych dwóch knightów powinniście zawsze mieć, Garena i Mordekaisera. Luciana nie jest ciężko zebrać. Jeżeli do tej kompozycji nie wypada Wam Draven, nie wypada Wam Swain, nic Wam nie wypada, to jest to taka kompozycja, która pomoże Wam nie odpaść na 8 miejscu. Tam zrobicie 5., 4. miejsce, często gęsto nie odpadniecie na 8. To jest po prostu taka kompozycja, którą możecie skleić na wszelki wypadek. I jakie tutaj itemy chcemy dać? Na pewno chcemy dać jak najwięcej Last Whisperów na Jinx lub Giant Slayerów. To nie jest Last Whisper, jak on tutaj jest pokazany, bo Riot nieźle spieprzył i wypuścił ten item pod dwoma nazwami. Tutaj jest Giant Slayer, czyli po prostu bije na 5% maksymalnego zdrowia przeciwnika. Wtedy będzie szybciej zabijać przeciwników i szybciej odpalać swojego ultimate'a. Kindred trzymamy pod Fantoma, Luciana pod Gunslingera. Gunslinger bardzo fajnie działa właśnie z tymi itemami na Jinx. Na Sejuani możemy dać sobie Redemption, możemy jej dać Warmoga, żeby ona dłużej się trzymała, żeby Jinx mogła pozabijać. Poppy zawsze trzymamy w rogu, bo ona bardzo fajnie odgania assassinów, tak więc Poppy zawsze chcemy mieć w rogu. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o itemy. Nie za bardzo tutaj możemy dać. Jak chcecie, to możecie też zestakować Ionic Sparki przy czterech knightach, będzie to fajnie działało, bo często one będą się odpalały. I to w sumie na tyle, jeżeli chodzi o ten build. Nie jest on jakoś zbytnio rozbudowany, tak więc łatwo powinno być go zagrać.
Kolejny build jest też bardzo ciekawy, bo gra on czterech demonów, coś co jest teraz rzadko spotykane, bardziej gramy Imperiali, gramy Knightów, Brawlerów, Gunslingerów, nawet teraz dostali lekkiego buffa, tak więc czterech demonów rzadko będziemy spotykać i dlatego ten build jest ciekawy i może wam pomóc wygrać grę lub zająć top 3, bo łatwo wam będzie uzbierać postacie, które tutaj są pokazane. I o co tutaj chodzi? Na pewno musimy mieć elementalistów, to będzie nasz frontlane, trzech elementalistów zawsze w tej kompozycji jest potrzebne, żeby zwiększyć nasz frontlane. Mamy też trzech sorcererów. Vegar oraz Lulu nie są mocnymi sorcererami, ale dadzą oni nam buffa do Yordle dla Kennena, jeżeli on będzie na frontlane stał z Guardian, z Angelem oraz z Morello. Te dwie itemki potrzebujemy, są one niezbędne w tym buildzie i możemy je dać na Kennena lub na Morganę, na co chcecie. I jeżeli te itemki są na Morganie, to wtedy ona stoi na frontlane, jeżeli na Kennenie, to on stoi na frontlane, raczej to rozumiecie. Na Aatroxa w sumie nie musimy dawać itemów, on po prostu ma bazowo bardzo wysoki damage, plus z sorcererami będzie on bił jeszcze więcej, ale jeżeli macie jakąś itemkę, to najlepiej jest mu dać rękawice złodzieja, bo będzie on dostawał dwie itemki, które mu pomogą, czy to AD, czy to AP, raczej bez różnicy. I czterech demonów, Varus też dodaje wysoki damage, nie ma tu za bardzo co więcej omawiać. Ta kompozycja fajnie działa, jeżeli chodzi o kontrowanie asasinów, bo wtedy możemy dać Kennena do środka i wtedy, jeżeli asasyni skoczą, Kennen się odpala, zestunuje wszystkich, zadając bardzo wysoki damage. Aatrox z Morganą poprawią Brand, tak samo z Lissandrą, tak więc bardzo łatwo będzie pozabijać asasinów. Morello też możemy dać na Branda, też bardzo fajnie działa w takiej kompozycji. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ten build, trzymamy ich zawsze w rogu. Dlaczego chcemy ich trzymać w rogu? Nie chcemy dawać, przypuśćmy, jednej postaci do prawego rogu, żeby asasinów tam zwabić. Chcemy zawsze trzymać tą kompozycję w grupie, bo wtedy Kennen będzie się odpalał w największą ilość osób. Jeżeli tu damy Varusa i tam skoczy dwóch asasinów, to wtedy Kennen nie odpali swojego ultimate'a na tych dwóch asasinów. Tak więc tą kompozycję zawsze trzymamy w grupie, nie pozycjonujemy jej tak, jak wam pokazałem z ostatnimi dwoma kompozycjami. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą kompozycję. I przechodzimy do ostatniej ciekawej kompozycji, którą możecie zagrać w tym patchu. I jest to Dragon Guardian Phantom z Varusem jako sorcerer. Teraz wypada dużo spatu w mecie, w systemie, który Riot stworzył, tak więc nie powinno być ciężko zebrać Varusa. Nawet z pierwszej karuzeli możecie łatwo zebrać szpatułkę. Więc z Varusa musicie zrobić sorcerera w tej kompozycji. Mordekaisera dajemy do rogu, żeby zwabił asasynów. W tej kompozycji możemy tak zagrać. I build jest bardzo prosty. Składamy dwóch guardianów, żeby zwiększyć nasz frontlane i dodać armora Sejuani. Ona będzie sobie stunować. Varus z Aurelionem będą zadawać duży, obszarowy damage w najdalszy cel. Czyli jeżeli Sejuani ich zastunuje, to powinni oni zabić 3-4 postacie w sumie na strzała. Phantom jest zawsze przydatny. Jeżeli nie zrobimy z Varusa tutaj sorcerera, no to wiadomo, że możemy dać sobie Karthusa, który jest i fantomem, i sorcererem, ale nie chciałem dawać za dużo fantomów, nie chciałem dawać za dużo postaci za 5 golda w jednej kompozycji, żeby nie była ona zbyt ciężka do skompletowania. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą kompozycję. Jeszcze może troszkę opowiem o itemach. Tutaj Morello oraz Gia możecie dać na Sejuani, ale możecie też dać na Morganę. Na Sejuani też bardzo fajnie działa, bo ma ona obszarowego ulta, tak więc zada duży damage w kilka postaci i ten damage będzie się fajnie rozprowadzał. Jeżeli Sejuani by zginęła, dostała Fantoma lub coś, to zawsze wstanie z tego Guardiana i odpali swojego ultimate'a lub odpali ultimate'a 2 razy, a to bardzo wam pomoże. Na Aurelion Sola możecie nawet zagrać ciekawy build. Możecie mu dać Ginsu oraz Rapid Fire Cannona, żeby on częściej odpalał swojego ultimate'a. Możecie z niego zrobić Demona, możecie mu dać Rabadona i możecie mu też dać ten nowy item, który daje spell kryta. To bardzo fajnie działa. Daje on 20% szansy na trafienie krytyczne, czyli postać będzie miała 45% szansy na trafienie krytyczne i bardzo fajnie to działa na Aurelionie. Jeżeli dacie mu jeszcze Infinity Edge'a, to jest już bardziej takie kreatywne budowanie itemów na daną postać, ale z Infinity Edge'em oraz z tą rękawicą nakryta od umiejętności, wasza postać będzie miała 65% szansy na kryta, czyli Aurelion Sol, który odpala tak mocną umiejętność z tak wysoką szansą na kryta, naprawdę potrafi samieć cały team
przeciwne na raz. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te ciekawe kompozycje. Którą najbardziej bym polecał, jeżeli chcecie się zabawić, to jest właśnie ta kompozycja ze smokami. Ta kompozycja jest najciekawsza, naprawdę. Wczoraj ją grałem, mega śpieszne. Ta postać na froncie jest nie do zabicia, a te Ionic Sparki z tyłu zabijają wszystko. To więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zostawcie komentarz, która kompozycja Wam się podobała najbardziej. Jeżeli Wam się to wideo podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.